Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk-Podlaski na rok 2023. Projekt uchwały wraz z autopoprawką został dostarczony Państwu radnym, był poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Odbyły się też konsultacje dla mieszkańców miasta Bielsk-Podlaski. Pani skarbnik przed chwilą omówiła w znacznej części projekt budżetu na rok 2023. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się w kolejności Piotr Wawulski. Proszę panie radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo, jeszcze po komisjach analizowałem budżet i kilka rzeczy mam, kilka pytań mam do pana burmistrza, bądź też do pani skarbnik. W dziale 750, nie wiem czemu mi to umknęło, ale jest zaplanowana kwota 45 500 na spotkanie noworoczne. To jest strona opisowa 10 bodajże uchwały budżetowej i mam pytanie, jakie usługi i materiały będą tam zakupione za tą kwotę? To proszę o odpowiedź. Drugie takie pytanie, kwota nieduża. Jest zaplanowane też 5 tysięcy na obchody Dni Miasta, mimo to, że będą też obchody Dni Miasta z budżetu obywatelskiego, to co za te 5 tysięcy jest planowane, jaki zakup? Dodatkowo chciałbym też dowiedzieć się materiały promocyjne. I to jest bodajże dział, strona uzasadnienia 10, zapisałem sobie. I tam jest kwota 30 tysięcy, a na materiały promocyjne 6 tysięcy. To co za tak ogromną kwotę będziemy kupować? Kolejnym tematem, który chciałbym jeszcze się dopytać, to jest strona, dział 900, strona uzasadnienia 15, to jest tam oświetlenie ulic, placów i dróg. I tam jest kwota dosyć duża, ona chyba w tamtym roku była mniejsza, z tego co pamiętam, ale 75 tysięcy za montaż i demontaż dekoracji świetlnych. No kwota jest dosyć duża i pytam, mam pytanie, jak został wyłoniony wykonawca, kto jest wykonawcą w ogóle tej usługi. No i dlaczego taka duża kwota? Czy to wynikła z przetargu, czy zamówienia publicznego? Kolejną sprawą, w jaki sposób została oszacowana kwota 200 tysięcy w dziale 900 na pielęgnację terenów zieleni? I czy to jest ta kwota też dotyczy parków tych nowych przy Jagiellońskiej i przy Studzi Woskiej? To tyle z pytań. Jeżeli będzie można odpowiedzieć na nie, to bym był wdzięczny. I chciałbym też powiedzieć trochę o budżecie. Jakie ja mam spostrzeżenia, jeżeli chodzi o budżet. Budżet jest, no jest jaki jest. Każdy widzi, jest ciężki, ale ja widzę plusy w tym budżecie. Chodzi na przykład o żłobek, dokumentację projektową na żłobek. Ja się cieszę, panie burmistrzu, że wreszcie te sugestie, które padały ze strony radnych, od mieszkanki, która tu przyszła, też radni też petycje składali, Paweł Bierzyn tą petycją się zajmował. Padły te wtedy propozycje, żeby właśnie taki żłobek umiejscowić, czy to przy, naturalnie, czy przy przedszkolu numer 9, czy przy przedszkolu numer 5. Wtedy pan mi odpowiadał, że to miejsca te nie są brane pod uwagę z tego względu, że nie ma miejsca i tak dalej. No ja się z tym nie zgadzałem. No teraz się okazuje, że miejsce przy przedszkolu numer 5 jest jednak, także późno, straciliśmy sporo tego czasu. Niepotrzebna była dyskusja i te uszczypliwości ze strony chociażby pana przewodniczącego w stosunku co do mojej osoby odnośnie żłobka, o którym mówiłem i dokumentacji projektowych, które chciałem, żeby pan burmistrz uwzględnił w budżecie. W przerwie panu powiem, o co chodzi. Ale dziękuję, że to się znalazło w budżecie i że to jest. Kolejną sprawą jest stadion. To jest ważna inwestycja, która pochłonie. To jest największa inwestycja w mieście na tą chwilę. Tylko mam troszeczkę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o to, o tę inwestycję. Fajnie, że jest, ale przeczytam Państwu takie spostrzeżenia, które z Wysokiego Mazowiecka, Stadion Miejski w Wysokim Mazowiecku, burmistrz miasta Jarosław Siekierko, 14 września roku bieżącego, podpisał umowę z wykonawcą modernizacji Stadionu Miejskiego w formule zaprojektuj wybuduj. Inwestycja realizuje firma taka i taka. Inwestycja obejmuje, i uwaga, obejmuje budowę drugiego boiska,
sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem LED, przygotowanie podłoża i tak dalej. Boisko zyska nowe bramki, piłkochwyty, siatki. Dotychczasowe boisko zostanie zmodernizowane poprzez zerwanie starej murawy i odtworzenie nowej murawy. Dodatkowo powstanie obiekt o powierzchni 500 metrów wraz z pełnym wyposażeniem, zabezpieczony w szatnie dla zawodników, magazyn na sprzęt i tak dalej, czyli pełna infrastruktura przystadionowa. Powstaną dwa boiska, piłkochwyty, tablica LED, obiekt 500 metrów, całość inwestycji ponad 6 milionów złotych. U nas powstanie jedno boisko i kwota jest ponad 8 milionów. I to, panie burmistrzu, czym to jest spowodowane? Wysoki Mazowiec to nie jest na Dolnym Śląsku, że mogą być inne ceny, inna jakaś... Inni przedsiębiorcy, inne realia. To jest 50 kilometrów od nas, identyczna inwestycja, też z Polskiego Ładu dofinansowana, też w takiej samej wysokości jak u nas dofinansowanie, no tylko kwota z przetargu wynika całkowicie inna. Tu tam jest, tu ze strony Wysoki Mazowiec wynika, że to jest kwota ponad 6 milionów złotych, u nas ponad 8 milionów. 2 miliony różnicy, nie mamy ani budynku, ani drugie boisko nie jest ruszone. Jest jedna tylko płyta ruszona i taka kwota wynika z tego wszystkiego. Mi się wydaje, że to wynika z tego, że opieszałość, zbyt długie przeciąganie, procedury. Naprawdę to było strasznie dziwne. Ja miałem wrażenie, że ktoś tego nie chce zrobić. No myliłem się. Tak sobie sam myślałem, że tego nikt nie chce zrobić. Ale wyszła kwota, jaka wyszła. Był, tak jak pan mówił, był człowiek z Polskiego Ładu, były piłkarz, pan Jacek Hańko. My też się z nim spotkaliśmy, rozmawialiśmy. No i on stwierdził jedną rzecz, która mi utkwiła w głowie, że my jesteśmy jako miasto, jako samorząd przy rozpisywaniu przetargu na pierwszą edycję Polskiego Ładu, a inne samorządy już zaczynają drugi ład lub też kończą inwestycje w danym ładzie, czyli tam jakieś mniejsze inwestycje, ale już zaczęły, a my byliśmy przy pierwszym etapie Polskiego Ładu, pierwszej edycji. Ta opieszałość spowodowała to, że na ostatnią godzinę już miał pan nóż na gardle, bo straciłby pan 4,5 miliona, miasto by straciło 4,5 miliona. Na ostatnią godzinę musiał pan podpisać tę umowę z tym wykonawcą, nie bacząc na kwotę. I wykonawca to wykorzystał. I chwała mu za to, on za to zrobi. Tylko ja pokazuję, co w Wysokim Mazowiecku można było zrobić z tego samego projektu, ta sama inwestycja. A co można było zrobić za 6 milionów złotych ponad, a co u nas się zrobiło za 8 milionów. I to jest wszystko w budżecie u nas. To jest naprawdę, to jest sytuacja bardzo, bardzo dziwna, aczkolwiek nie otwiera panu dalej oczu na pewne rzeczy, które się dzieją u nas w magistracie i jakie się dzieją. U nas przetargi są przez potencjalnych oferentów omijane szerokim łukiem. Z tego względu, że widzą, jak się była gospodarka wodno-ściekowa robiona, jakie były problemy. Jeden wykonawca odszedł, drugi wykonawca odszedł, trzeci. Borykał się, jakoś to kończył, aczkolwiek nie dokończył pewnych rzeczy. I to jest pokłosie tego też. Tak mi się wydaje, nie wiem. Bo tak jak powiedziałem, to jest Wysoki Mazowiec, to jest 50 kilometrów od nas. Czyli potencjalnie każdy z tych wykonawców mógłby się zgłosić i tam, i tu. Tam było z przetargu wyszło 6 milionów, ponad 6 milionów, u nas ponad 8. Także jeżeli chodzi o budżet, także mówię, dokumentacja projektowa na żłobek fajnie, tylko że niepotrzebna była ta dyskusja na temat tego, jak propozycje składane, były petycje składane, odrzucane były te petycje, bo przecinka nie było, czy jakieś tam względy formalne. To nie chodziło o to, chodziło o kontekst, że to jest wola mieszkańców, że oni chcą tego żłobka i zgłaszają się do radnych i tyle. I to trzeba było realizować. Dopiero teraz pan doszedł do takiego wniosku, żeby to wrzucić do budżetu. Okej, fajnie, że jest i o tym mówię. No i boli brak nowych inwestycji w tym nowym budżecie. One się pojawią na pewno w jakiejś realizacji roku, ale na dzień dzisiejszy tych nowych inwestycji nie ma, bo musimy dokończyć te stare. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pan burmistrz ad vocem, proszę, pan Jarosław Borowski, udzielam głosu.
Szanowni Państwo radni, mam nadzieję, że zgodzicie się na to, żebym odpowiadał od razu, żeby nie umknęły tutaj kwestie poruszane przez Państwa radnych. Jeśli chodzi o spotkanie noworoczne, to planuję spotkanie noworoczne zrobić 26 stycznia 2023 roku w Bielskim Domu Kultury. Zaprosić również Państwa radnych, ale też i przedstawicieli firm, przedstawicieli instytucji, organizacji samorządowych działających na terenie miasta. No mieliśmy 3 lata przerwy, więc no trzeba się spotkać po to, żeby sobie porozmawiać o różnych rzeczach. Powiem tak, to spotkanie będzie miało zupełnie inną formułę, aniżeli miało kilka lat temu. Chcę właśnie przedstawić, co się udało zrobić, odpowiedzieć o zamierzeniach, jakie mamy. Oczywiście dzieci pośpiewają kolędy pastoralne, inne świąteczne piosenki, żeby też ta atmosfera taka była, doniosła. Planuję, że wypijemy po lampce szampana, zjemy po kawałku ciasta i kawę, herbatę wypijemy i na tym to się spotkanie skończy. Liczę na to, że zaoszczędzimy pieniądze i to, o czym rozmawialiśmy na komisji, że najpóźniej w miesiącu lutym będą pieniądze na to, o czym pan radny mówił. Powinno zostać. Także mam nadzieję, że zaproszenie zostanie przez te osoby, do których zostanie wystosowane przyjęte. Spodziewam się około 250 osób, tak żebyśmy zapełnili salę Bielskiego Domu Kultury tam na dole. 26 to są ferie, więc też nie, być może nie wszystkim termin będzie odpowiadał, ale akurat no, w Domu Kultury tak dużo się dzieje, że to był jedyny możliwy termin, kiedy można było takie spotkanie z ludźmi z Bielska zorganizować. Jeśli chodzi o Dni Miasta i symboliczne 5000 zł, to trwają cały czas rozmowy na temat jakby rozszerzenia formuły, nie tylko same obywatelskie Dni Miasta, które powinny się odbyć 4 czerwca 2023 roku, ale jednak rozciągnąć to na 2 dni, żeby również i inne rzeczy, te, które Dom Kultury chciałby zaproponować, również można było pokazać. Jako że nie było w poprzednich latach koncertów zespołów z Bielska, a są tacy, którzy naprawdę mają co pokazać, także symbolicznie mamy to wpisane, natomiast na pewno za 5 tysięcy się tego wszystkiego zrobić nie da, to nie oszukujmy się, ale po to, żeby że tak powiem, ten zaczyn na początek był, to jest. Jeśli chodzi o materiały promujące miasto, to są tak, długopisy, smycze, kalendarze, notesy, kubki, organizery biurowe, słodycze promocyjne, pocztówki, również przekazywane w ramach promocji miasta sportowcom, delegacjom dzieci i młodzieży realizujących projekty unijne w ramach Erasmusa i eTwinning oraz inne programy. Tu jest również wsparcie imprez pod patronatem burmistrza miasta Bielsk Podlaski. Jeśli chodzi o te 75 tysięcy oświetlenie, zapytanie ofertowe, najtańsza oferta na taką kwotę. Pielęgnacja zieleni obejmuje wszystkie tereny zielone, nie tylko te dotychczasowe, ale również te, które w ubiegłym roku w ramach tej rewitalizacji terenów zielonych powstały, a więc obejmują również teren przy ulicy Jagiellońskiej, teren przy ulicy Wiejskiej, teren przy ulicy Studziwockiej i teren przy ulicy Reja. Trudno mi jest się odnosić do inwestycji Wysokiego Mazowieckiego, ponieważ nie znam tej inwestycji. Nie wiem, czy to są boiska pełnowymiarowe, czy nie są pełnowymiarowe. Natomiast jedno, co wiem, to co pan radny powiedział, że to jest zaprojektuj i wybuduj.
to może okazać się, że w tych pieniądzach się nie zmieszczą i trzeba będzie te koszty zwiększać, bo jeżeli projektowanie potrwa do końca roku, to zupełnie inne koszty w przyszłym roku będą już jakby realizacyjne, ale mówię, nie widziałem ich tej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, więc naprawdę nie wiem. Natomiast u nas był przetarg, zgłosił się jeden oferent. Nikt nie bronił tym z Wysokiego też się zgłosić tej firmie, natomiast być może w tym czasie byli zajęci czymś czy już innymi projektami, trudno mi się tutaj w ogóle do tego odnieść. Jeśli chodzi o brak nowych inwestycji, to tak jak Państwu radnym wspominałem, my nie chcemy do budżetu wpisywać na siłę czegoś, co później trzeba będzie wyrzucać z tego budżetu, a chcielibyśmy wpisywać tylko takie rzeczy, które faktycznie będą realizowane. Dlatego też w trakcie roku są wpisywane te właśnie inwestycje, na które pozyskujemy dofinansowania i mam nadzieję, że tak samo będzie w 2023 roku, a przypomnę, że dofinansowania w kolejce czekamy na rozstrzygnięcie kilku konkursów. Złożyliśmy do Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, także miało być rozstrzygnięcie w tym roku, niestety z przyczyn niezależnych od samorządów, a chyba nie niedostępności pana premiera, nie zostało to jeszcze rozstrzygnięte. Mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie. Bardzo, że tak powiem, pomocny w tych wszystkich środkach jest pan senator Bogucki. Jesteśmy z nim w kontakcie. On też prosił jakby tutaj o sygnał od nas, na czym nam zależy. Nam zależy na każdej inwestycji, więc to nie jest tak, że my tylko jedną wybierzemy i tylko jedna będzie. Natomiast jeśli będzie możliwość pozyskania, to oczywiście to pozyskamy i będziemy wprowadzali to do budżetu. Także jeszcze nie było takiego budżetu, żeby budżet na 1 stycznia nie różnił się od budżetu na 31 grudnia na koniec. On zawsze rośnie i tak będzie również w tym roku. Tak jak pani skarbnik na tym spotkaniu konsultacyjnym mówiła, przychodzą też i dotacje na wydatki bieżące, więc one też będą rosły. Natomiast nie oszukujmy się, przed nami trudny rok i tu trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że nie na wszystko będzie można sobie pozwolić. Być może zauważyliście, bądź dzisiaj usłyszeliście, wydatki na oświatę to jest 46 milionów złotych. Subwencja oświatowa to 20 parę milionów złotych, natomiast no nie ma takiej możliwości, żebyśmy zamykali szkołę czy likwidowali któreś przedszkole. Natomiast to też Państwu chcę zwrócić uwagę, że subwencja obejmuje dzieci te, które są w szkołach, a u nas ósme klasy odejdzie więcej dzieci, aniżeli przyjdzie, więc jakby znowu na rok szkolny 2023-2024 będziemy mieli mniej dzieci, bo akurat teraz będą odchodzić do szkół średnich te półtora rocznika, które przy poprzedniej reformie oświaty poszło od razu, czyli te sześciolatki i siedmiolatki, co znowu spowoduje, że ta naliczona subwencja jest dla nas niższa. W przedszkola musimy utrzymywać, a też subwencja jest tylko na dzieci sześcioletnie. Na 3-4-5-latki nie dostajemy żadnych pieniędzy, a rodzice płacą dopiero za 6., 7., 8. godzinę pobytu dziecka, czyli jeżeli płacą tą złotówkę, 3 złote dziennie, no to przecież to się nie bilansuje i musimy to utrzymywać. Także z całą pewnością wyzwania są i nad tym trzeba mocno pracować. Też wspominałem Państwu, że 10 stycznia marszałek ogłasza rozpoczęcie nowej perspektywy unijnej dla programu operacyjnego województwa podlaskiego. Wynegocjonowane zostały 1 300 milionów złotych, także powinny pierwsze konkursy już w 2023 roku być ogłaszane. Natomiast pewnie realizacja
pewnie realizacja tych zadań będzie dopiero w latach 2024. W ramach tego, że jesteśmy w tym porozumieniu południowo-wschodniego Podlasia. Również w tych programach operacyjnych są dedykowane pieniądze w kwocie 20 milionów euro na cztery partnerstwa, które są w województwie. Ktoś powie, że to po 5 milionów euro na każde partnerstwo. Nie, my na to się nie zgadzamy, ponieważ w naszym partnerstwie jest 30 podmiotów, a powiedzmy w partnerstwie, które jest w Suwałkach, jest raptem 3 czy 4 gminy tylko, więc nie może być tak, że oni dostaną 5 milionów i my dostaniemy 5 milionów, bo trzeba się na te 30 samorządów będzie podzielić i to mają być środki bezkonkursowe, jakby przynależne. My jako Bielsk Podlaski chcielibyśmy bardzo dostać pieniądze na kwestie dotyczące gospodarki śmieciowej, wdrożenia tego systemu segregacji odpadów na osiedlach w zabudowie wielorodzinnej. To, co mieliśmy prezentację, ja Państwu na poprzedniej sesji wspominałem, że będziemy chcieli zrobić takie spotkanie, ale już po nowym roku. W tym roku przedstawiciel tej firmy jakby nie miał możliwości dotarcia do nas, także spotkalibyśmy się z Państwem radnymi, z zarządcami wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, żeby pokazać, co wyszło nam z tej analizy, która w tym roku była przeprowadzana. Budżet ani nie jest optymistyczny, ani nie jest pesymistyczny. Jest po prostu realny na dzisiaj. I taki Państwu proponujemy. Dziękuję. Dziękuję. Adwokat Piotr Wawulski, udzielam Panu radnemu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Panie Burmistrzu, nie usłyszałem, albo Pan nie powiedział, kto jest wykonawcą tej ozdób, tych zbierania i konserwacji tych ozdób, bo tylko, że w jakiej formie to... Przedsiębiorstwo komunalne. Przedsiębiorstwo komunalne. Panie Burmistrzu, no kwota 45 tysięcy na te spotkanie noworoczne i powiedział Pan, że wystąpią nasze dzieciaki, wypijemy po kawie, herbacie i ciasto. No to powiem Panu, że rozmach jest. Czy Pan słyszał, co dalej? Nie, dalej. A da Pan mi dokończyć? Ja nie krzyczę do Pana tam, no. Także spokojnie. Panie Burmistrzu, jeżeli Pan twierdzi, że z tej kwoty zostanie uzgodniony mój wniosek, czyli Festiwal Bogu Rodzicy, no to okej, okay, to wtedy pełna zgoda. Ale jeżeli to będzie z innych środków, no to powiem Panu, że wracam do tego, co na początku powiedziałem. Rozmach jest za te ciasto i herbatę. Bo jeżeli to by był catering na 250 osób, no to rozumiem, że to jest kwota nienormalna. Ale jeżeli w tej kwocie znajduje się właśnie festiwal, no to okej. Okay. Także wracając, to jest 75 tysięcy na ozdoby i to robi przedsiębiorstwo komunalne. Dziękuję. Dziękuję. Pan Krzysztof Grodzki się zgłosił. Udzielam Panu radnemu głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja w sumie nie będę formalnych żadnych wniosków składał do tego budżetu, jednak mam taką dużą prośbę. Jak wiadomo, drużyny samorządowe uczestniczące w dyscyplinach takich jak piłka nożna, siatkówka od wielu lat uczestniczą w rozgrywkach. W ostatnim czasie tych rozgrywek nie było, ale ostatnie rozgrywki, które odbywały się, zakończyły się sukcesami naszych drużyn. Jedna i druga drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski. I mam taką gorącą i ogromną prośbę, aby pomimo to, że tego aktualnie nie ma w budżecie, znaleźć w styczniu, może w lutym jakieś środki. To nie są kolosalne, czy tam nie wiem, jakieś tam wielkie środki w wielomilionowym budżecie. I wydaje mi się, że przy odrobinie chęci te środki uda się znaleźć i będzie można dalej reprezentować przez nasze miasto w tych turniejach mistrzowskich. Liczę, że to się uda. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, co Pan Burmistrz odpowie, tak? Proszę bardzo, udzielam głosu Panie Burmistrzu. Bardzo serdeczna prośba, żeby trzymać rękę na pulsie, bo pewnie dużo wcześniej organizatorzy zwrócą się do osób, które koordynowały przyjazd ekip, aniżeli do Urzędu Miasta z tą informacją. Także jak Pan Radny będzie wiedział, w jakim terminie zawody się będą odbywać, to proszę informować. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Iwona Kołos, proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado.
Mam takie pytanie. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej zostawiliśmy prawie 3 miliony złotych. Czy w tej kwocie jest zwiększona stawka dla inżyniera kontraktu i pomoc techniczna? Bo pytałam pana o to nie tylko ja i pan miesiąc temu powiedział, że jeszcze pan nie wie. Myślę, że pan już wie. Domyślam się, że to ulica Głównie Bohaterów Września i co jeszcze? Bo to 3 miliony złotych. Druga sprawa. Rozwój usług elektronicznych w Urzędzie Miasta 1 138 000 i cyfrowa gmina. Gmina cyfrowa, myślę, to jest jakaś dotacja, ale czy ten rozwój usług technicznych jest dotowany, czy to są tylko nasze środki, na co idą te pieniądze? I jeśli chodzi o te, bo w sumie skupiłam się na inwestycjach, na wydatkach majątkowych. Panie burmistrzu, no szkoda, że te nieszczęsne chodniki na Kolejowej ma pan na liście rezerwowej. Może coś tam się uda panu z tej listy przerzucić, chociaż to jest tylko lista rezerwowa, a my od 4 lat o tym dyskutujemy, więc ta lista rezerwowa ma już 4 lata. Mam nadzieję, że ta dokumentacja projektowa ulicy Strzelniczej wypali, bo to wstyd, żeby przy ulicy, przy której mieszczą się nasze działki, miejskie działki, które można byłoby dobrze sprzedać, cały czas jest wykop jeden wielki. I prosiłam pana o ciąg pieszy do ulicy Żurawie. Już kilka lat temu prosiłam cały czas o to, by tam położyć nawet jakieś, nie wiem, chodniki z rozbiórki. Tam za ogrodzeniem, powiedziałabym, Mosiru, który bardziej przypomina jak śmietnik, a nie jak ciąg pieszy. I chciałabym uwagę zwrócić na te trzy inwestycje, ponieważ pisanie, mam wrażenie, nie ma żadnego sensu. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Więc tak, jeśli chodzi o te dwa projekty związane z cyfryzacją, na cyfrową gminę otrzymaliśmy grant. Wszystkie samorządy mogły się ubiegać, myśmy również się ubiegali i ten grant został nam przydzielony. Natomiast rozwój usług elektronicznych to był konkurs z Urzędu Marszałkowskiego. Jeszcze ostatnie konkursy z poprzedniej perspektywy i tutaj no, po prostu napisaliśmy najlepszy projekt, najlepiej oceniony i dostaliśmy ponad 1 300 000. W ramach tego projektu jakby dwa moduły będziemy chcieli wdrożyć. Jeden moduł to jest taki portal mieszkańca, gdzie mieszkaniec miasta się zaloguje i będzie widział całą swoją, można powiedzieć, korespondencję z urzędem, jeśli chodzi o sprawy podatkowe, sprawy gospodarki śmieciowej. Będzie można z tego poziomu również nawet zlecenia płatności robić. Jeżeli, nie wiem, ktoś będzie widział, że są rozbieżności co do kwot, no to wtedy też oczywiście będzie się jakby możliwość tego wyjaśnienia. Wiemy o tym, że na przykład jak jest ustalana stawka za użytkowanie wieczyste, ona jest ustalana raz i później trzeba w następnych latach pamiętać o tym, że kolejną ratę trzeba płacić, no to również taka dogodność zobaczenia tego, co jeszcze jest do zapłacenia będzie. Drugi moduł, również bardzo ważny, to jest cyfryzacja zasobów naszych dotyczących gospodarki przestrzennej. Nasze obecnie tworzone miejscowe plany zagospodarowania, one są w formie cyfrowej. Natomiast te, które były jakiś czas temu już, dokumenty planistyczne sprzed wielu lat wymagają tego, żeby je dopiero do tej formy cyfrowej doprowadzić. Zresztą państwo radni wiecie o tym, bo jest skarga jednej obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej na udostępnianie właśnie w formie cyfrowej, także my tutaj chcemy to zrobić. Powiem tak, to nie są tanie rzeczy, jak ten klasyk mawiał, natomiast no to jest znak czasu, to po prostu musi być zrobione, musi być wdrożone. Trochę to się kłóci na przykład z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych, no bo samo zrobienie mapki w tym systemie cyfrowym nie oznacza, że ta mapka będzie dostępna dla osoby, która niedowidzi i tyle. Natomiast no musimy się z tym zmierzyć i zrobić to w taki sposób, a nie inne. Skoro to był konkurs, więc tutaj również jest nasz wkład własny, ale w tym momencie jakby nie potrafię tutaj odgrzebać ile, chyba 15%, 15 lub 20% jest naszego wkładu, reszta jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chodzi o uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, obejmuje wszystko co jest, czyli ulica Bohaterów Września, żadnych innych, że tak powiem, ogonów w tym projekcie nie ma. Ewentualnie
roszczenia, które są otwarte, są niezamknięte. Także tutaj mamy roszczenie wykonawcy inżynieria lądowa bracia Jurczuk i nad tym tematem inżynier kontraktu pracuje. Także jeżeli z tego roszczenia zostanie ono zaakceptowane, no to też będziemy musieli zapłacić odpowiednią kwotę pieniędzy. Ale mówię, to na razie byśmy musieli wybiegać za daleko w przyszłość, bo póki co stanowiska inżyniera w tej kwestii nie ma. Jeśli chodzi o chodniki na kolejowej, no to one, tak jak pani powiedziała, są na tej liście rezerwowej. Powiem nawet tak, gdzieś tam oglądając tą część miasta, zastanawialiśmy się na przykład, czy nie zlikwidować w ogóle chodnika po tej stronie, gdzie są tory. Bo tam teraz w zasadzie jest zieleniec, nie nasz, i tylko kolei, działalności gospodarczej tam nie ma, dopiero się pojawiają tam przy postoju taksówek, że ktoś by mógł skorzystać, więc wtedy zrobienie jednego ciągu tylko chodnikowego po tej części, gdzie są mieszkańcy, gdzie są domy i przejście później właśnie koło postoju taksówek mogłoby no, nam te koszty w pewien sposób obniżyć. Natomiast taksówkarzy czynnych w mieście jest 7. Także nie jest tam potrzebny długi plac, czy taka kolejka, jak to kiedyś było, że taksówka za taksówką stała i ludzie, nie wiem, z pociągu wysiadali, czy z autobusu i korzystali. Jest 7 osób i głównie świadczą usługi na telefon, więc się dzwoni do konkretnej osoby, która przyjeżdża nas i zabiera tam, gdzie byśmy chcieli. Już tutaj dokładnie powiem, dofinansowanie na rozwój usług elektronicznych to 967 552 tysiące, a więc nasz wkład własny to 200 parę tysięcy, czyli 80%, tak jak wspominałem. Ulica Strzelnicza, dokumentacja na ulicę Strzelniczą jest zrobiona i ona jest gotowa, tylko że mieliśmy temat ulicy Gajowej, że tą Gajową trzeba będzie poprawić ze względu na uwagi zgłaszane przez mieszkańców, więc myśmy Strzelniczą przyjęli w kolejce, jeżeli będą dofinansowania na drogi samorządowe, to na pewno będziemy też to rozpatrywali. Ciąg pieszy pomiędzy Żurawią a Orzeszkowej jest w budżecie miasta. A, z drugiej strony. No to najpierw zróbmy z jednej, później będziemy szukać pieniędzy na drugą. Także od strony ulicy Dubierzyńskiej, bliżej Dubierzyńskiej, a nie Strzelniczej, jest w budżecie na przyszły rok. Dziękuję. Dziękuję. A więc, proszę Państwa, zamykam dyskusję, ponieważ wyczerpaliśmy listę zgłoszeń i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na Bielsk Podlaski na rok 2023 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw 0, 9 radnych wstrzymało się od głosu, a więc uchwała została podjęta i budżet na rok 2023 dla miasta Bielsk Podlaski został uchwalony. Panie przewodniczący, o głos poprosiłem. Pan burmistrz prosi o głos, udzielam panu głosu. Wysoka Rado, bardzo dziękuję za zagłosowanie i przyjęcie budżetu do realizacji. Będziemy realizowali. Dziękuję. Dziękuję.